Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnej audycji. Przez ten weekend nie było audycji, przez 4 dni nie miałem internetu, bo ktoś tutaj, była jakaś budowa i ktoś przeciął kabel, ale teraz już mam i dzisiaj wysyłam do wszystkich zainteresowanych, chętnych przepisywaniem dyktowań, czyli no, przepisując je, możecie już się zapoznać z tym, co jeszcze nie było, a będzie opublikowane. Do wszystkich chętnych, którzy chcieliby się przyłączyć do tej pracy powstawania tych książek. 8, 9 i 10 jest w przygotowaniu. Pytaliście mnie a propos, także kto jest zainteresowany, zapraszam. Może jest też ktoś, kto chciałby mi pomóc zbudować stronę, bo ta moja strona internetowa newrealitybooks.com, ona ma chyba z 15 lat i jest nie, no tyle to przesadzam, ale z 7-8 i nieuaktualniona w ogóle. Także tam są, nawet tam nie zaglądajcie, bo tam nic ciekawego nie ma. Pytaliście mnie też o książki z dyktowaniami innych osób, nie tylko pani Halinki, naszej Polki, ale też inne. Mówiłem o Mikuszynie, która otrzymywała też pisemne przekazy i trafiłem na wydawnictwo nieistniejące już niestety w Australii. I tutaj wyraźnie były wydane w latach 90., 95, 97, 99, 94, 6 czy 7 tomów pisemnych przekazów od Jezusa, głównie od Jezusa Boga. To było przez Two Sons, wydawnictwo nieistniejące już, jak mówię, w Sydney, Ideo and Sun Publishers. Także staram się jakoś, jeżeli można, zdobyć te książki. Nie wiem, czy będzie można ewentualnie zapoznać się z nimi online, bo znalazłem to w National Library of Australia, w spisie książek wydanych kiedykolwiek w Australii. No ale widzicie, słuch po tych książkach zniknął, nie przyjęły się, nie sprzedały się, ktoś zainwestował pieniądze, wydał dyktowania i przestały one funkcjonować. Ja bym nie chciał, żeby wydawanie tych tomów zanikło. Chciałbym wydać całą spuściznę pani Halinki, Nel Haliny Noel, tych wszystkich dotychczas wydanych 8 tomów i wydać ich jeszcze więcej, jeszcze z 10 czy 20. Nie chciałbym, żeby się stało tak jak z tymi dyktowaniami wydanymi w Australii, że by zniknęły, bo jak ja zniknę i zniknie wydawanie tych książek, to za parę lat nikt o tym pewnie nie będzie za bardzo pamiętał. A tu mamy w tych dyktowaniach to, o czym nie mówią inni. Zaraz o tym powiem. To czyni je rzeczywiście wyjątkowymi. No tu brakuje tomu pierwszego. Ok, co jest teraz? Wszystkie 8 dotychczas wydanych. Chciałbym je dalej wydawać, ale bez waszej pomocy się to nie obędzie. A wasza pomoc jaka jest najlepsza, jeżeli będziecie kupować te książki? I tym samym dowiecie się o wyjątkowości tych dyktowań. To, o czym nie mówi nikt inny. A ja tutaj sobie wynotowałem nazwiska i pewnie z nimi się spotkaliście. Dr. Joe Dispenza, Eckhart Tolle, Alberto Villodo, Bruce Lipton, profesor, Anita Muriani, Greg Braden, Deepak Chopra, Neil Donald Walsh, Louise Hay, Gordon Smith, Byron
Kathy. Nikt z nich, z tych osób, bardzo ciekawe rzeczy mówią i rzeczywiście mają też swoje przekazy, ale nikt nie mówi o tej rzeczy najważniejszej, którą podkreślają dyktowania, konsekwencja. Nikt nie porusza z nich. Sprzedają książki w milionach i bardzo dobrze, i dobrze im się wiedzie, ale omijają pewne tematy, nie mówią o konsekwencji. Nie dotykają pewnych rzeczy, a te dyktowania dotykają. Dotykają kalectwo dzieci, cierpienie rodziców i dzieci. I skąd to się bierze? To wszystko się bierze z konsekwencji i słów Jezusa, Boga. Co posiejesz, to zbierzesz. Że jesteśmy rzeczywiście jednością z Bogiem i Bóg nie dość, że pojawił się w formie fizycznej, czy pojawiła w 2000 roku, czyli ma około teraz 21 lat, to jeszcze jest jakby mocniej w naszych sercach i to tylko od nas zależy, czy chcemy tego kontaktu, czy nie. Co nas czyni boskimi, to ta wolna wola, którą mamy, moc samostanowienia, że to my decydujemy tutaj w tych ciałach fizycznych, co chcemy, czego nie chcemy, co robimy, czego nie robimy, tylko i wyłącznie zależy to od nas. I dyktowania też mówią to, co ci wszyscy inni mówią, że mamy wszystko. Mamy wszystko, co nam potrzeba w sobie. I nic nie musimy poza tym, poza przejściem ścieżki naszego życia. Ona jest skończona i któregoś dnia musi się zakończyć po to, abyśmy mogli ponownie się urodzić. Bogatsi w te doświadczenia. Oczywiście te doświadczenia, które zbieramy w danym życiu, szlak trafia, że się tak wyrażę. Jak ja się urodzę w przyszłym życiu, to nie będę miał pamięci o tym swoim życiu teraz tutaj jako Robert Aleksander Gajdziński, Polak. Bo zmieniamy narodowości, płeć i tak dalej. Ale co zabiorę, to swoją esencję tego, co robiłem, swoją intencję, że nigdy nie chciałem dla żadnych ziemskich celów kogokolwiek krzywdzić. A jeżeli krzywda mi się stała w tym życiu, to po prostu musiałem tego doświadczyć, bo kiedyś widać taki byłem. Ta lekcja była mi potrzebna, że na mojej drodze pojawiła się taka osoba, od której musiałem doznać takiego czy innego bólu. Po prostu musiałem się przejrzeć w tym negatywnym lustrze, że taki byłem. Ale nie same negatywne. Dużo fajnych rzeczy też przeżyłem i przeżywam i mam nadzieję dalej będę przeżywać. I o tym się też z wami podzielę w tych dwóch przygotowywanych kolejnych tomach, które planuję wydać jeszcze w tym roku, bo ten mój zawał zatrzymał wydawanie tych książek na jakiś czas, ale teraz już się pozbierałem i jestem gotowy do działania. I tak jak mówię, powinniśmy wpływać na to, na co mamy wpływ, a mamy wpływ tylko na jedną rzecz na tym świecie, na siebie. Mamy tam jakiś pewnie wpływ na innych, na bliskich i tak dalej. Jeżeli mamy władzę, no to mamy wpływ na wiele istotnych rzeczy, które się dzieją w danym państwie. Ale tak naprawdę to mamy wpływ przede wszystkim na siebie i tutaj powinniśmy się na tym koncentrować. I dać się ponieść fali
dać się ponieść temu, co przynosi życie i nie narzekać, że nie mamy czasu, że nie mamy pieniędzy. Jak nie mamy pieniędzy, no to jest takie dobre ćwiczenie. Trzeba się z kimś podzielić. To, co ja zrobiłem jakiś czas temu i uświadomiłem sobie, że mam. No, żyję. Kupuję produkty żywnościowe, także mam. Nie narzekam, że nie mam pieniędzy, chociaż mam ich mało, ale wystarczy takie ćwiczenie, jak ktoś mówi, że nie ma pieniędzy i to mu blokuje jakiekolwiek działania w życiu, no to wystarczy, że się podzieli troszeczkę tym, co ma i zobaczy, że ma. To samo, jak ktoś narzeka, że nie mam czasu już na nic, no to wystarczy zaoferować komuś trochę swojego czasu, parę godzin dziennie czy godzinę dziennie i okaże się, że mamy ten czas, mamy go w nadmiarze. Każdy z nas ma czasu wystarczająco dużo, jak dyktował mój nauczyciel duchowy Don Juan Matus, Indianin znany z książek Carlosa Castanedy, że czasu jest wystarczająco dużo na zrobienie tego, czego się chce, to, co się chce w danym życiu zrobić. I tak jak mówiłem, te nasze doświadczanie w tym życiu, zabieramy tylko esencję, a reszta idzie w niepamięć. Tak jak mam słabą, nikłą pamięć, co robiłem, kim byłem w poprzednim życiu, to nie ma takiego znaczenia jak ta esencja. I nie bać się. Próbujemy, dzisiaj się wpływa na nas, manipuluje strachem. Po co się tym przejmować? Kogo ma szlak trafić, to i tak go trafi szlak. A kto ma żyć, to będzie żył bez względu na warunki. Czy to było Imperium Rzymskie, czy to była jakaś ludobójstwo, masakry tu i tam. Kto miał przeżyć, ten przeżył i żył i cieszył się życiem. Także tu się tylko dekoracje zmieniają z życia na życie, a wszystko opiera się na prawie przyczyny i skutku, co posiejesz, to zbierzesz, osadzonym na reinkarnacji. Inna taka jeszcze myśl w tej chwili przyszła mi do głowy, że okropne wydarzenie może dać początek czemuś cudownemu. Nawet teraz przed nagrywaniem zapisałem sobie to, że ze zgrozy rodzi się też czasem piękno. Okropne wydarzenie może dać początek czemuś cudownemu. Mam tutaj na myśli życie Boga w ciele człowieka, Jezusa Chrystusa i ten straszny koniec ukrzyżowania. Mimo że to było niezwykle bolesne, straszne, tragiczne, to jednak dało początek czemuś cudownemu. Tych, zwłaszcza mówię o pierwszych chrześcijanach, za którego ja się uważam, bo odcinam się od wszelkich religii i kościołów i kościoła. Chcę nawet, planuję napisać taką książeczkę Wiara poza religiami i kościołem, bo nie utożsamiam się, nie jestem katolikiem ani żadnego innego wyznania, jeżeli to pierwszym chrześcijaninem, czyli ci, którzy poszli za Jezusem Chrystusem, Bogiem. Jeżeli macie jakieś pytania, to piszcie. Ktoś mnie zapytał, czy siedlisko duszy jest w głowie czy w sercu. Ciekawe pytanie. Postaram się może w jednej z kolejnych audycji odpowiedzieć. A może wy tu macie jakieś przemyślenia. I tak jak podkreślam, bez interwencji miłości, bez ponownego przyjścia do nas Boga, nie poradzimy sobie. Ten świat opanowany przez w
tej chwili w dużym stopniu Lucyferian, którzy spychają nas na drogę zła, żebyśmy krzywdzili, bo wtedy stajemy się w pewnym sensie ich pobratyńcami. Stacza nas w kierunku losu, jaki spotkał Atlantydę czy Lumerię. Ale nie jest jeszcze za późno. Jeszcze wszystkiemu możemy zaradzić. Na zakończenie, jak zawsze, polecam zapoznanie się z tymi dotychczas wydanymi 8 tomami. To naprawdę jest wielka i zmieniająca życie, i wielu ludzi pisze mi, że jak się ich życie zmieniło i jak zrozumieli swój los po przeczytaniu tych dyktowań, które w mojej obecności otrzymywała Nel Halina Noel w Londynie w latach 1985-1995, a właściwie głównie 86-88. Wtedy była bardzo intensywna praca, po 2-3 dyktowania dziennie pani Halinka otrzymywała. Takie miała zresztą polecenie. Dziękuję za uwagę i zapraszam już wkrótce na kolejne audycje, mam nadzieję regularne, że internet nie będzie wyłączany. Pozdrawiam was serdecznie, dziękuję za te wszystkie miłe wpisy, zadawajcie pytania, krytykujcie, z czym się nie zgadzacie, ale na zakończenie podkreślę raz jeszcze, że tylko te dyktowania Polki naszej Nel Haliny Noel. I to jest istotne, bo przygotowuję teraz tłumaczenie na amerykański i angielski i tam będzie podane na początku, że to są dyktowania przetłumaczone z języka polskiego. Tak pani Halinka sobie życzyła, że jeżeli kiedykolwiek te dyktowania będą tłumaczone na inne języki, to musi być napisane, że one zostały przetłumaczone z języka polskiego. I tu w jakiś sposób uważam, Nel Halina Noel została też wyróżniona jako jedna z tych 12 kobiet, które otrzymywały dyktowania, a że miałem zaszczyt ją poznać i uczestniczyć przy materializacji tej cudownej woli Boga, którą było, żeby osoby odpowiednie otrzymały taki dar dyktowania i otrzymywały dyktowania, które rozchylają tą zasłonę, tą ciemną kotarę naszego tutaj, naszej egzystencji, przyczyniają się, że rozumiemy bardziej siebie, rozumiemy Boga i ten świat, w którym żyjemy i który kreujemy. Bo to wszystko, co się dzieje, to my sami swoimi czynami kreujemy. Nawet tak ktoś by mógł powiedzieć niedorzeczne rzeczy, jak katastrofy lotnicze, czy zderzenia aut na autostradzie, czy inne wypadki, czy kalectwo, kalectwo dzieci. To wszystko my kreujemy swoimi zachowaniami. I jeżeli tylko podniesiemy swoją świadomość, podniesiemy wibracje, to te rzeczy znikną. Nie będzie potrzeby doświadczania tego rodzaju przykrych, strasznych, bolesnych, tragicznych rzeczy. Bo nasze wibracje, nasza świadomość tak się podniesie, że z innego poziomu będziemy działać. Nie będziemy krzywdzić świadomie, bo będziemy rozumieć, z czym to się wiąże i jakie to daje konsekwencje. Ale tak jak podkreśliłem na początku, tylko te dyktowania dają zrozumienie, skąd się bierze tyle cierpienia na tej planecie. Wszyscy inni, których nazwiska wymieniałem, omijają ten
temat z takich czy innych powodów, a może nie ich rolą jest mówienie i głoszenie tego. Także jestem zaszczycony, że mogłem uczestniczyć, być świadkiem tych dyktowań, które otrzymywała Nel Halina Noel, bo nie są to dyktowania jakieś New Age, jakaś chwilowa moda, a są to dyktowania, które zostaną z nami już na wieki. Mnie nie będzie, moich dzieci nie będzie, moich wnuków, jeżeli będę miał, nie będzie, a dyktowania pozostaną i inni ludzie będą je czytać, wydawać, głosić. Subskrybujcie kanał, polecajcie audycję znajomym, jeżeli przemawia do Was to, co mówię. I zapraszam już wkrótce na kolejne audycje. Dziękuję bardzo, do usłyszenia, do miłego.